Krypty Królewskiej, a o 20.30 polskiego czasu będzie złożona do grobu. Na przejazd orszaku z trumną Elżbiety czekały tłumy, jakich Windsor jeszcze nie widział, a wszystkie te wydarzenia obserwuje na miejscu nasza korespondentka Anna Rączkowska. Windsor wciąż jest wypchany po brzegi. Droga prowadząca do zamku była zamknięta już na godzinę przed przejazdem orszaku z trumną Elżbiety II. Policja kierowała ludzi do okolicznych parków, aby tam mogli na telebimach oglądać przejazd aut i przemarsz wojska. Do Windsoru wciąż pociągami przyjeżdżają ci, którzy pod domem Elżbiety II, czyli pod zamkiem, chcą ją jeszcze raz pożegnać. Windsor, Anna Rączkowska, Radio Z. Trumna dojechała do Windsoru karawanem. Wcześniej przejechała ulicami Londynu na lawecie armaty. Trumnę prowadziły tysiące żołnierzy. Za nią szła rodzina królewska. Co minutę rozlegało się uderzenie Big Bena oraz salut armatni oddawany z Hyde Parku. Nasza reporterka Grażyna Wiatr rozmawiała z Brytyjczykami, którzy to obserwowali. Ceremonia była spektakularna. To niesamowite zobaczyć tyle ludzi, którzy przyszli okazać szacunek królowej. Zobaczenie rodziny królewskiej było bardzo wzruszające. Myślę, że królowa może być z nas dumna. Pogrzeb kończy 10-dniowy czas żałoby po śmierci Elżbiety II. Brytyjczycy dostali wolne w pracy, żeby mogli oglądać ceremonię. Cały czas śledzimy dla Was ostatnią drogę królowej. I zapraszamy na rozmowę z naszym gościem. W studiu Beata Lubecka. A moim gościem i Państwa gościem Radia Z po południu jest Jan Lubomirski, Landskoroński, szef Fundacji Książąt Lubomirskich. Tylko telefoniczny, no tak wyszło, nie zawsze internet staje na wysokości zadania. Dzień dobry, witam Pana. Kłaniam się, bardzo mi miło. Mnie również i cieszę się, że Pan przyjął nasze zaproszenie. Rozumiem, że oglądał Pan ceremonię pogrzebową Elżbiety II. No, świat, a przede wszystkim Brytyjczycy właśnie dzisiaj żegnają swoją brytyjską monarchinię. Jest ich tam naprawdę bardzo, bardzo wielu, no ale są oczywiście przywódcy państw z Joe Bidenem na czele. Jest też polski prezydent. Nie zaproszono Putina. Dostojna ceremonia, tak można powiedzieć. To bardzo smutny moment. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle ten dzień, kiedy się dowiedziałem właśnie o śmierci królowej, był dla mnie, muszę powiedzieć osobiście, też takim wielowymiarowo przykry, bo rzeczywiście, tak jak Państwo wspomnieliście, jestem znajomym, no nie przyjacielem, ale znajomym obecnego króla i królowej małżonki. I faktycznie od bardzo wielu lat, no już ponad kilkunastu lat, te relacje między nami rzeczywiście były właściwie dosyć częste. No i nie tylko się widywaliśmy, ale też korespondencja, którą prowadziliśmy, była dosyć częsta. Więc tym bardziej dla mnie ta śmierć no, była taką dodatkowo, że tak powiem, nieprzyjemną sytuacją. Nie ukrywam, że też ostatnie nasze spotkanie właśnie z ówczesnym następcą tronu, księciem Karolem i obecną królową małżonką, księżną Kamilą ówczesną, było w takiej bardzo nieformalnej atmosferze w ich prywatnym apartamencie. No i myślę, że już teraz będzie trudno o taką chwilę spokoju, jeżeli chodzi o ich życie i o takie spotkania. Ale wracając do pogrzebu, to rzeczywiście ma Pani rację, że była to bardzo no, wspaniała, można powiedzieć, oczywiście smutna, ale wspaniałe wydarzenie, które skupiło, no i właśnie pokazało też przez to skupienie tych wszystkich przywódców międzynarodowych, jaką rolę odgrywała królowa Elżbieta II na świecie. Można powiedzieć, że właściwie umarła królowa świata. Od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o monarchię brytyjską, właściwie wszyscy znaliśmy tylko i wyłącznie Elżbietę II. Odchodzi trochę taka druga era elżbietańska, można powiedzieć, wraz z nią. I jest to też na pewno bardzo duże obciążenie dla obecnego króla. Legenda właśnie królowej Elżbiety II. On będzie musiał się zmagać z porównaniami na pewno, jeżeli nie przez całe swoje panowanie, to na pewno przez najbliższe lata. Także bardzo wiele się zmieni. Myślę, że zmieni się też styl rządzenia, bo książę Karol, obecny król Karol III, to osoba nowoczesna, wbrew pozorom. Ja myślę, że bardzo wiele dziwnych rzeczy było powiedziane na jego temat, bardzo wiele takich rzeczywiście komentarzy, które no, nie były pochlebne, natomiast mówimy o człowieku, który był prekursorem chociaż w ekologii. Mówimy o człowieku, który bardzo dobrze rozumie sytuację, w jakiej znajduje się monarchia w tej chwili. Także na pewno mówimy o kimś, kto myślę, że mocno stąpa po ziemi. Oczywiście ma swoje, jakby to nazwać,
pewne grzeszki, czy też swoje przyjemności, jak każdy człowiek, bo pamiętajmy o tym, że odchodzi nie tylko królowa, ale odchodzi też babcia, matka, prababcia, a na tron wstępuje nie tylko monarcha po prostu, ale też człowiek z krwi i kości, który jest właśnie dziadkiem, który jest ojcem, no i który po prostu też żyje. Więc na pewno bardzo, bardzo wiele sytuacji, które będą miały miejsce w tej chwili, będzie też zależało od jego charakteru. A tutaj myślę, że mówimy właśnie o człowieku, który rzeczywiście będzie chciał poza tym panowaniem, które królowa Elżbieta II doprowadziła do perfekcji, więc, czyli takim niewtrącaniem się w działalność, będzie chciał pewnie troszkę to zmienić jednak i będzie się starał na pewno w jakiś sposób swoje opinie i swoje poglądy przekazywać. No dziś król Karol III pierwszy szedł za trumną swojej matki i wyglądał na mocno przebitego. Też media zauważyły, że zostawił chyba list swojej mamie, taką wiadomość. Tak, podobnie takie, jak takie... królowa Elżbieta zostawiła list swojemu mężowi ukochanemu, tak teraz król zostawił, aktualny król zostawił list dla swojej mamy. No i niektórzy, próbując przeczytać wiadomość, zauważyli, że napisano tam odręcznie na pamiątkę miłości i oddania, a inni z kolei dopatrzyli, że na pamiątkę miłości i poświęcenia. No i pojawiła się jeszcze jedna wersja ku pamięci kochającej Lilibet. Lilibet to taki skrót od imienia Elizabet. A jaki to jest prywatnie człowiek, już aktualny król Karol III? Bardzo, bardzo wesoły i z bardzo dużym dystansem, muszę powiedzieć, do siebie i do świata. To znaczy człowiek, który rzeczywiście, to co już mówiłem wcześniej, nowoczesny, zdający sobie oczywiście sprawę z wagi i roli tego urzędu, który musi sprawować, który będzie sprawował w tej chwili, ale też właśnie pamiętający o tym, że ma do czynienia z ludźmi. I oczywiście, jak często to bywa przy takich sytuacjach, bardzo wiele osób, no, można powiedzieć, spina się, prawda, spotykając z taką osobą na takim stanowisku. Natomiast widziałem to bardzo wielokrotnie, że właśnie książę, ówczesny książę Karol, starał się tą sytuację rozładowywać właśnie żartem. Myślę, że nauczył się tego od swojego ojca, księcia Filipa, który był właśnie, można powiedzieć, takim wentylem bezpieczeństwa gdzieś, jeżeli chodzi o królową, i zawsze potrafił przy okazji bardzo właśnie poważnych takich wystąpień też, no czasami oczywiście zdarzały się gafy, to jasne, ale starał się właśnie rozładowywać to napięcie, tą atmosferę. Więc książę Karol na pewno jest człowiekiem, który jest dowcipny. To wielokrotnie, że tak powiem, miałem okazję z nim wymienić tego typu różnego rodzaju żarty. Natomiast, co jest bardzo istotne, to myślę, że jest niezwykle kochającym mężem. I ja myślę, że właśnie jego małżonka, obecna królowa małżonka, bardzo, bardzo mu dodaje, wyciąga zawsze pomocną dłoń, no i jest takim oparciem rzeczywiście dla niego. Więc myślę, że tworzą wspaniałą, zgraną parę po niestety oczywiście smutnie zakończonym małżeństwie z księżną Dianą, które rzeczywiście było no, po prostu małżeństwem niedobranym. I nawet proszę zauważyć, jak Brytyjczycy odbierają obecną królową małżonkę. No to już nie jest właśnie ta niechęć, która była we wcześniejszych latach, rzeczywiście myślę, że została doceniona i na to też wskazuje bardzo jej tytuł. Właśnie nie księżnej małżonki, a królowej małżonki. Tytuł, który zatwierdziła królowa, no a jak wiemy, królowa Elżbieta II była osobą niezwykle pryncypialną i nie zatwierdziłaby tak wysokiego tytułu dla osoby, która by na niego nie zasłużyła. Więc myślę, że książę Karol, właśnie będąc osobą, no też na pewno niezwykle doświadczoną przez życie, bo pamiętajmy, że przecież po pierwsze bardzo długo czekał na objęcie tronu, przygotowywał się, to na pewno musiało budzić pewnego rodzaju frustrację. Z drugiej strony musiał też pamiętać o tym, że oficjalne przejęcie tronu będzie się wiązało właśnie ze śmiercią matki. Ja myślę, że to wszystko właśnie można było wyczytać w jego twarzy. No rzeczywiście połączenie takiego smutku z jednej strony, z drugiej strony zmęczenia. No i tego myślę, że zaczyna sobie zdawać sprawę, czy też właśnie zdał sobie sprawę z tego, jak ważne obowiązki na nim będą spoczywać. Także z jednej strony bardzo ciekawy człowiek według mnie, bardzo wesoły, a z drugiej strony no jednak teraz pod naporem tych obowiązków myślę, że będzie musiał się trochę zmienić.
A czy król Karol III ma szansę zyskać tak wielki autorytet jak jego matka? Ale o to już zapytam w części internetowej. Nasz gość z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radio.pl, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Przypomnę, gościem Radia Z po południu jest Jan Lubomirski, Lanskoroński, szef Fundacji Książąt Lubomirskich. Zanim postawię to pytanie, również kłaniam się ponownie, no to chciałabym powrócić właśnie do tego, o czym już wspominaliśmy, że no, po śmierci królowej Elżbiety zaczęto przypominać takie kontrowersyjne wątki z życia monarchy. No i pojawiły się nawet opinie, że Karol III nie jest lubiany przez Brytyjczyków. Nie jest lubiany przez Brytyjczyków? No ale to właśnie odwrotne są, że tak powiem, sondaże, bo w momencie, kiedy zmarła królowa, przeprowadzono kolejny sondaż przed śmiercią. Te sondaże rzeczywiście pokazywały na dużo mniejsze, można powiedzieć, poparcie Brytyjczyków dla Karola, księcia Walii, jako króla Karola III. Natomiast po objęciu tronu i po śmierci jego matki, te sondaże zdecydowanie poszybowały w górę. Już nie pamiętam, jaka to była wysoka zmiana, ale była ona, no, bym powiedział, zasadnicza. Więc trudno mówić o tym, że nie jest lubiany przez Brytyjczyków. Ja myślę, że właśnie jest to też w jakiś sposób takie trochę przypominanie tej przeszłości, bo i owszem, no, zdarzało się wiele różnych rzeczy. Zresztą w ogóle brytyjska rodzina królewska, poza właśnie wspaniałą królową Elżbietą II, no, nie była wolna i nie jest wolna od skandali. No, jak to ludzie, tak? Książę Andrzej na przykład. No oczywiście, jak to ludzie, ja mówię oczywiście w kontekście dużo mniejszych przewin, natomiast jeżeli chodzi o księcia Andrzeja, no to tutaj, prawda, no jest to bardzo poważna sytuacja i tutaj nie można mówić o jakimś, że tak powiem, ludzkim zachowaniu. No ja nie wiem, jak to się zakończy, ale niewątpliwie jest to ogromny skandal. Natomiast jeżeli chodzi o królową, właśnie te skandale jej się nie imały. Natomiast książę Karol niestety oczywiście miewał różnego rodzaju tutaj sytuacje, nazwijmy to uczuciowe, które wpływały na opinię Brytyjczyków o nim. No i również to, że rzeczywiście jego obecna żona nie była za bardzo popularna, ale to się wiązało głównie z tym, znowu, jak bardzo popularna była księżna Diana. Wydaje mi się, że teraz się wszystko zmienia, naprawdę. Zresztą popatrzmy na królową małżonkę, która z ogromną godnością, wspaniale, że tak powiem, działa, jeżeli chodzi o bardzo wiele organizacji charytatywnych. No i teraz widzimy ją, jak wspaniale też reprezentuje monarchię brytyjską, jeżeli chodzi właśnie o pogrzeb. Ja myślę, że to bardzo się wszystko zmienia i nie sądzę, że można mówić o tym, że Brytyjczycy nie lubią króla Karola III. Nie znają go jeszcze jako monarchy. Znają go jako, można powiedzieć, wręcz wiecznego następcę tronu. I myślę, że trzeba dać im trochę czasu na to, żeby się przyzwyczaili. Po 70 latach i praktycznie po okresie, kiedy tylko znaliśmy królową Elżbietę II jako monarchinię brytyjską, nikogo innego, no to naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja dla obecnego monarchy, żeby zdobyć tak szybko autorytet i sympatię swojej matki. Myślę, że czas bardzo dużo tutaj zmieni. No to stawiam to pytanie, czy ma szansę Karol III na tak wielki autorytet, jaki miała jego matka? Jaki ma, no bo dzisiaj, bo to jak żegnają Brytyjczycy, jest naprawdę też poruszające, wzruszające, no te tony kwiatów, te laurki, te kartki z podziękowaniami. Tak, to wspaniałe i proszę spojrzeć, przepraszam, jedna taka dygresja. Jak bardzo ważna jest dla nich monarchia? Proszę spojrzeć, co dla nas jest niezrozumiałe. Spoiwo dla narodu, prawda? Dla nas to nie jest do końca zrozumiałe w ogóle. Natomiast ja myślę, że co jest ogromnie ważne, to jest właśnie instytucja, która jest ponadpolityczna. To jest taka instytucja, do której można się odwołać rzeczywiście w sytuacji, kiedy ani się nie lubi torysów, ani wigów, ani w ogóle jakichś opcji politycznej. To jest rzeczywiście taki symbol narodowy, do którego możemy się odwołać właśnie poza tymi wszystkimi niesnaskami, które w każdym kraju są, no to jest jasne. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast Karol, no już odpowiedziałem wstępnie, że wydaje mi się, że nie, będzie mu bardzo trudno i przede wszystkim obawiam się, że też mówiąc zupełnie już
od strony takiej czysto fizycznej, no nie będzie w stanie tak długo panować. A jednak królowa nie tylko swoim zachowaniem, ale też długością panowania wpłynęła na to, jak w ogóle monarchia Wielkiej Brytanii była postrzegana. Ja myślę, że na pewno zawsze będzie odwołanie i będą ludzie porównywać króla Karola III z jego świętej pamięci matką. Więc na pewno nie uda mu się stworzyć czegoś takiego jak era elżbietańska w jej przypadku, ponieważ siłą rzeczy nie będzie w stanie tak długo panować. Był taki duży wywiad w weekendowej Gazecie Wyborczej z brytyjskim historykiem Adamem Zamoyskim i on mówił bardzo dobrze w tym wywiadzie o królu Karolu III. Mówił tak, że Karol to naprawdę wybitnie inteligentny i świetnie wykształcony władca, prawdopodobnie bardziej wykształcony niż jakikolwiek jego poprzednik, znakomicie nadaje się na króla i wszystko wskazuje, że będzie świetnym monarchą. Jestem przekonany, że wniesie dużo mądrości do sposobu rządzenia Zjednoczonym Królestwem i przyczyni się do jego rozwoju. No, zgadzam się w 100% z wujem Adamem. Wuj Adam jest niezwykłą postacią, jeżeli chodzi w ogóle o takie relacje polsko-brytyjskie, a jest też wspaniałym historykiem. To w ogóle no, coś cudownego czytać jego książki. Polecam naprawdę, ale jeżeli chodzi o jego opinię, to też się zgadzam. Niemniej właśnie, jeżeli chodzi o tą długość panowania, ja myślę, że po prostu tutaj nie wytrzyma porównania, jeżeli chodzi o swoją matkę. Natomiast co do wykształcenia, to jest prawda. Elżbieta II była na dzisiejsze standardy, można by powiedzieć, osobą mało wykształconą, ponieważ to odbywało się głównie tak zwanym trybem domowym. Zresztą było to bardzo popularne w ówczesnych czasach wśród rodzin arystokratycznych i na całym świecie. To nie było żadne nowum, że dzieci bardzo często były edukowane po prostu przez tak zwanych tutorów w domu. Więc ogromnie często się zdarzało, zwłaszcza wśród dziewcząt, no bo też pamiętajmy, że mówimy o kobiecie tutaj, a przecież te czasy, kiedy obejmowała tron, były bardzo zmaskulinizowane i to były, no w ogóle jej było trudno. Zawsze premierami byli mężczyźni, tak, aż do bodajże Margaret Thatcher. Także pamiętajmy, że ona była w środowisku głównie męskim. A co do wykształcenia, no to rzeczywiście książę Karola, obecny król Karol III, jest na rodzinę brytyjską, że tak powiem, królewską, jest świetnie wykształconym człowiekiem. Zresztą w tym trybem już teraz tak zwanym, powiedzmy, edukacyjnym, normalnym idą właśnie, poszły jego dzieci, idą jego wnuki. A co do relacji tutaj wuja Adama, no to osobiście zna księcia Karola, króla Karola III, więc myślę, że również pod tym względem ma tutaj bardzo wiele racji. Nie chciał o tym mówić w tym wywiadzie. Powiedział, że to jest prywatna znajomość, w związku z tym nie będzie o tym wspominał. Więc nie będzie o tym wspominał. No ale też Karola przedstawiono w taki, a nie inny sposób, no niezbyt korzystny, w bardzo popularnym serialu, który miałby gigantyczną oglądalność. Teraz mówię o serialu Królowa Netflixa. Właśnie, The Crown, bo tak. Królowa to był film, a oczywiście chodziło mi The Crown. Bardzo wiele osób traktuje to jako serial biograficzny, czy też serial w ogóle realistyczny, nie wiem, reality show i tak dalej. To w ogóle muszę z góry powiedzieć, że no nie można w ten sposób podchodzić. Zresztą nawet sama rodzina królewska w taki sposób skomentowała cały ten serial. Oczywiście na pewno jest on bardzo, bardzo dobrze zrobiony w sensie takim historycznym i niewątpliwie bardzo wiele jest tutaj prawdy w nim. Natomiast trudno mówić, że jest to serial, z którego się możemy uczyć na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Oczywiście on przybliża członków rodu i pokazuje, jak te relacje wyglądały, ale dużo bliższym, myślę, były te działania, które podjął już książę Filip, książę małżonek, wpuszczając telewizję do właśnie zamku Windsorze i do Buckingham Palace, które też pokazywały właśnie rodzinę królewską w takich bardziej, bym powiedział, prywatnych sytuacjach. No ale serial się ogląda świetnie, trzeba przyznać. To na pewno, tak. Zresztą film Królowa też jest bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Helen Mirren, która wspaniale gra Królową. Myślę, że świetnie też oddaje gdzieś tam to, co my myślimy na temat Królowej. Natomiast bardzo trudno jest oczywiście powiedzieć, co rzeczywiście ona sama myślała.
No ale są też zgrzyty, można powiedzieć, przy okazji tej pożegnania królowej. W takiej sytuacji no, książę Harry i jego małżonka zostali zaproszeni na tą kolację stulecia, jak to nazwane wczoraj, była taka kolacja z przywódcami państw. I najpierw zostali zaproszeni, a potem zostali poproszeni, żeby jednak nie pojawiali się na tej kolacji. No, czy to jednak nie jest trochę małostkowe? Czy to rzeczywiście było podyktowane tym protokołem, że obydwoje, czyli i Harry i Meghan, zrezygnowali po prostu ze statusu pracujących na rzecz korony? Nie są oficjalnie członkami rodu pracującymi, dokładnie. Tak to wygląda. No, sami zrezygnowali, więc trudno tutaj mieć pretensje, że tak powiem, ale oczywiście ja podejrzewam, że to było pewne faux pas zaproszenia, a później odwołanie tego zaproszenia. To było po prostu niepotrzebne, ale pamiętajmy też, że działają tutaj pod wpływem, że tak powiem, chwili. No, jest bardzo wiele tej organizacji. Niemniej, jeżeli chodzi o sytuację w ogóle księcia Harry'ego i jego małżonki, ja uważam, że bardzo niepotrzebnymi gestami były właśnie te takie uzewnętrzniania się, zwłaszcza u Oprah Winfrey, gdzie no, właściwie wyglądało na to, że cała rodzina królewska to są ludzie, no jeżeli nie potwory, to co najmniej bardzo negatywnie nastawione do niej, rasistowskie towarzystwo, które w ogóle no, nie przyjmuje jej jako małżonki księcia Harry'ego. Myślę, że to jest ogromnie krzywdzące, zwłaszcza patrząc na to, jak zachował się ówczesny książę Walii, prowadząc chociażby Meghan Markle do ołtarza. No, nie miał takiego nakazu i to był rzeczywiście bardzo miły gest, który przecież zrobił sam wobec swojej synowej, wobec swojego syna. Ja myślę, że to też całe to małżeństwo było bardzo pozytywnie odbierane mimo wszystko przez rodzinę królewską. Natomiast w tej chwili jest bardzo negatywnie odbierane przez Brytyjczyków, na co niestety zasłużyli sobie sami. No, ale z tego samego powodu Harry musiał też wypiąć inicjały swojej babci z pagonów wojskowego munduru. A no, przecież o to samo nie, nie poproszono już księcia Andrzeja, o nim rozmawialiśmy, no, że akurat jego sytuacja jest bardzo nieciekawa. No, przecież był oskarżony o gwałt i doszło do pozasądowej ugody z tą kobietą, która oskarżała go o gwałt. Miała zostać gwałcona przez księcia Andrzeja jako nastolatka. Bardzo, bardzo no, skandaliczne sytuacje właśnie związane z nim. Natomiast jeżeli chodzi o księcia Harry'ego, no to też była w ogóle sytuacja, gdzie no, przez większość ceremonii nie mógł w ogóle nosić właśnie tego munduru. Więc no, to są przykre sytuacje oczywiście, no ale tak jak mówię, no, w każdej rodzinie, bo pamiętajmy, że to jest rodzina, to są ludzie, tak? W każdej rodzinie niestety tego typu sytuacje się zdarzają i czasami emocje właśnie biorą górę ponad protokołem i nad obowiązkiem, co jest bardzo akurat negatywne i królowa potrafiła nad tym panować. No dlatego też darzona była taką estymą przez wszystkich dookoła, że rzeczywiście te emocje i poczucie obowiązku były dla niej najważniejsze i hamowanie emocji. No to jednak monarcha powinien mieć we krwi, w swoim DNA, jak to się mówi. I mam nadzieję, że książę Karol właśnie będzie też potrafił swój temperament często pościągnąć, żeby właśnie tutaj podobnie działać jak jego matka. Pan mówił, że Brytyjczycy są przywiązani do monarchii, że to jest taki symbol pewnej ciągłości Wielkiej Brytanii i kontynuacji jednocześnie. Zresztą dzisiejsza ceremonia pogrzebowa też miała taki charakter. Też miałam takie wrażenie, że z jednej strony jesteśmy tutaj w roku 2022, jest to 19 września, ale też to całe otoczenie, chociażby katedra opactwa Westminster, no to jednak przecież świadectwo wieku, więc miało się takie też wrażenie, jakby jednak troszeczkę byśmy się cofnęli w czasie o te kilkaset nawet wieków. No takie miałam wrażenie, ja może moje takie osobiste bardzo wrażenie. Ale to jest wrażenie. Prawda. Ja pani powiem, że ja się tak czułem na przykład też to przy trochę lżejszych okazjach, ale jesteśmy częstymi gośćmi wyścigów Ascot i w tak zwanym Royal Enclosure, do którego się wchodzi, to jest taka ta część właśnie, gdzie swoją lożę miała królowa, widzi pani, no trudno mi nawet tutaj zapomnieć o tym, miała królowa, obecnie król, zawsze trzeba wejść w odpowiednim stroju, czyli jest to morning suit i koniecznie cylinder dla mężczyzn, dla kobiety suknia i kapelusz.
I proszę sobie wyobrazić, że taki tłum ludzi, około 1000 w ten sposób funkcjonujących, no to właściwie człowiek się przenosi w czasie. Tutaj wyścigi konne, dżokeje wyglądające zupełnie jak w XIX wieku. Więc to rzeczywiście Wielka Brytania jest przesączona, można powiedzieć, tego typu akcentami. Już nie mówiąc o architekturze i też wykorzystaniu tej architektury Londynu, który nigdy nie został właściwie specjalnie zniszczony. Więc to wszystko rzeczywiście przenosi nas w czasie, ale przecież pamiętajmy o tym, że Europa to nie tylko republiki, ale to też monarchie. I to jakie monarchie? Państwa tak nowoczesne jak Szwecja, czy Norwegia, czy Dania, prawda? Czy tak wielkie jak Hiszpania, czy Belgia, Holandia, oczywiście Monako słynne, Liechtenstein, Luksemburg, Andorra, tak? No to są przecież wszystko monarchie, nie mówiąc o monarchii absolutnej, którą jest Watykan. Więc na terenie Europy nadal te monarchie są bardzo popularne i cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców też, bo bardzo, bardzo mieszkańcy, chociażby w tych krajach właśnie nordyckich, bardzo lubią swoich monarchów, swoje rodziny królewskie. Są oni niezwykle popularni, czyli tak jak pani właśnie stwierdziła, 2022 rok, a tu proszę, właściwie gdzie nie spojrzeć, to król, królowa, książę i tak dalej, i tak dalej. Więc można w dzisiejszych nowoczesnych czasach funkcjonować w ramach monarchii nowocześnie, właśnie nowocześnie, bo to jest bardzo ważne, i w taki sposób, że traktujemy tę monarchię i tą jej rolę jako taką nadrzędną, ponadpolityczną odnośnie i coś takiego, do czego możemy właśnie się odwołać w sytuacji, kiedy chcemy autorytetu. Bo jeszcze warto przypomnieć, że Windsorowie to jest rodzina królewska z niemieckim rodowodem. Warto też o tym, warto też o tym pamiętać. Wszyscy o tym pamiętają. Że nazwisko zostało zmienione jednak. Zgota, tak? Jak najbardziej tak, ale no jednak nie brakuje też krytyków, którzy akurat wtedy wypominają, że monarchia to jednak, znaczy dwór królewski sporo kosztuje. To jest ponad 80 milionów funtów rocznie. Oczywiście tak, mniej więcej. Tak. I pamiętajmy o tym, że przez długi czas była też kwestia właśnie niepłacenia przez monarchów za bardzo wiele rzeczy, nazwijmy to, czy wydarzeń. To się trochę zmieniło właśnie w trakcie panowania królowej Elżbiety II, chociażby poprzez to, że otworzyła pałac Buckingham i dzięki temu zaczęła też finansować chociażby właśnie pożar, czy też skutki pożaru w zamku w Windsorze. Także to jest jedno. No, później ograniczenie w ogóle ilości zatrudnionych osób. Tu właśnie książę Karol, obecny Karol III, wiem, że zaczął w ogóle swoje panowanie, można powiedzieć, od no, takiej koncepcji właśnie wypowiedzeń. No i ludzie są rozczarowani. Tak, ludzie są oczywiście, bo wie pani, no jeżeli długo pracowali, no to ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast jest to pewna formuła, może niedelikatna, ale jednak obniżania kosztu właśnie monarchii. No, w krajach skandynawskich, czy w krajach właśnie tutaj w Niderlandach i tak dalej, no to koszty właśnie monarchii są dużo, dużo niższe. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jednak Brytyjczycy bardzo lubią tą pompę, która się wiąże właśnie z monarchią. Więc no trudno, trzeba tutaj znaleźć pewien kompromis, tak, pomiędzy tym, co lubią rzeczywiście mieszkańcy Wielkiej Brytanii, a kosztami, no bo jednak mimo wszystko to wszystko kosztuje, prawda, te wszystkie parady. No tak, no platynowy jubileusz królowej Elżbiety był bardzo efektowny, bardzo. Dokładnie, ale pamiętajmy, że co do jubileuszy, to one zaczęły być już też finansowane z tak zwanego sponsoringu zewnętrznego. Więc też tutaj widzimy, że jest poszukiwanie właśnie pieniędzy nie z kieszeni podatnika, tylko właśnie pieniędzy zewnętrznych. Więc ja myślę, że no tak jak królowa powtarzała, one must modernize, czyli trzeba się modernizować. I to rzeczywiście, jeżeli chodzi o brytyjską monarchię, ma miejsce. No ale część ekspertów też uważa, że jednak nad monarchią brytyjską zbierają się ciemne chmury, że to się zmieni, jak postrzegana jest brytyjska korona. Chodzi mi o kontekst wspólnoty narodów, no bo już zaczęło pękać. Tak. No już zaczęło to pękać generalnie. Barbuda, Antigua, ale Barbados w tamtym roku się odłączył, w listopadzie bodajże 20 ubiegłego roku zerwał z tą personalną unią z Wielką Brytanią i jest teraz republiką.
No ale proszę zwrócić uwagę, że takie już zapędy gdzieś republikańskie były na przykład w Australii jeszcze w latach 60. czy 70. Także minęło kilkadziesiąt lat i nadal panującym w Australii jest monarcha Wielkiej Brytanii. To samo, jeżeli chodzi o Kanadę, no są to giganty, prawda? Są to ogromne państwa, ogromne, no trudno nazwać dominiami teraz zamorskimi, ale właśnie członkowie tego Commonwealthu. I ja myślę, że wśród tych większości z tych państw, jednak ten sentyment do głowy panującej nadal będzie. Oczywiście w czasie zmiany warty, czyli wstąpieniu na tron Karola III, na pewno tego typu, no jest to dobry moment po prostu na tego typu głosy. Ale ja myślę, że jeżeli tylko królowi Karolowi III uda się przez odpowiedni czas dobrze panować, to na pewno te głosy ucichną. Ja myślę, że jednak to spoiwo i to bezpieczeństwo, które gdzieś tam właśnie jako symbol jest ten monarcha brytyjski, jest bardzo ważne zarówno dla Brytyjczyków na Wyspach Brytyjskich, jak i dla pozostałych członków wspólnoty. Na koronacji będzie pan obecny, tak? Tylko, że koronacja oczywiście za rok najwcześniej. Mam nadzieję, że mnie zaproszą. Ale oczywiście z wielką przyjemnością chciałbym być. Tak, to uważam za wydarzenie rzeczywiście, które będzie na pewno wydarzeniem przynajmniej na najbliższe dziesięciolecie wspaniałym. Zresztą ta koronacja podejrzewam, że dopiero nastąpi, jeżeli nie na wiosnę, no to w okresie letnim w przyszłym roku. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o śmierć wcześniejszego króla, czyli ojca królowej Elżbiety, to prawie to było półtora roku pomiędzy jego śmiercią a koronacją Elżbiety II. Myślę, że teraz to będzie troszkę krótsze, no jednak żałoba jest, ta narodowa jest tutaj bardzo istotna, ale myślę, że rzeczywiście gdzieś w okolicach wiosny będziemy wiedzieli, kiedy ta koronacja nastąpi. A czy pan kiedykolwiek był przedstawiony królowej Elżbiecie? Samej królowej Elżbiecie nie, natomiast miałem przyjemność korespondencyjną, ponieważ przesyłaliśmy z okazji stulecia niepodległości Polski medal wybity przeze mnie i przez naszą fundację z okazji właśnie tego stulecia, na którym widnieje książę regent Zdzisław Lubomirski, który ogłosił polską niepodległość w 1918 roku i jego przyjaciel marszałek Piłsudski. No i była tak miła, że tak powiem, i skreśliła parę zdań. Na pewno królowa Elżbieta zapisze się na kartach historii. To jest banał, co mówię, ale tak będzie. Dzisiaj Brytyjczycy żegnają ją po raz ostatni. Oddają jej hołd. No będzie zapamiętana, na pewno. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Żałuję, że nie bezpośrednio, ale może kiedyś w najbliższym następnym czasie. Razem. Prędzej czy później. Jan Lubomirski, Lanskoroński, szef Fundacji Książąt Lubomirskich i, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, kolega Karola III. Znajomy, myślę, znajomy, to lepsze znajomy. Określenie. No to niech tak pozostanie. Bardzo pani dziękuję i kłaniam się Państwu. Dobrego popołudnia życzę. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.